Dobra, moi drodzy, akurat tak się stało, że nie mamy zbyt dużo czasu, ale mamy bardzo fajną scenę, bo będzie przedstawienie wiedźmińskie teraz. Znaczy inaczej, to będzie przedstawienie, które będzie robione przez tam grupę polecaną od Pryścili i tam musimy jakby zachęcić do przybycia mieszkańców, w tym musi przyjść Dudu. Natomiast my będziemy aktorem. My, nasz Wiedźmin będzie grał Wiedźmina właśnie w tym przedstawieniu. Zobaczymy, czy zdolności aktorskie nasze są odpowiednie. Czekajcie, tu jest jakieś zadanie z ulicznicą, nie? Co się stało? Wyspiarze Skeligijczycy zajęli kuternogę Katarzynę. Jak to zajęli? Pobili karczmarza, wyrzucili dziewczyny i piją od wczoraj. Podobno jakiś łob zdobyli i oblewają. Jak ona gada? No ta, jak to Skeligijczycy? Za to ty mi, panie, na uczciwego wyglądasz. Pomóż, wypędź tych obwieziów. Wiele nie mamy, ale wszystkie się zrzucimy. Dobra, pomogę ci. No dobra, zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? Czyli są jeszcze na świecie dobrzy ludzie? Wykidajło, ten quest się nazywa, zapamiętajcie. Zaraza. Usłysz modlitwę. Ludzie! Czarowniki spaliły dom łowców! Chcieli całe miasto podpalić! Dobra. Idziemy. Zapiszmy sobie. Tutaj jest pani Irina. Ona już się przygotowuje do sztuki. O, jesteś! Udało mi się nająć ochroniarzy. Osikał cię. Świetnie. Jedna rzecz załatwiona. Omówmy tekst sztuki. To jest całkiem nieźle napisane. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla Dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką. No dobra, pogadajmy o roli księcia, zastanówmy się nad księżniczką, kto zagra Wiedźmina, dużo zarabiacie, zapytamy się o pieniądze. Dużo zarabiacie na przedstawienia? To po co możemy zapytać? No cóż, różnie bywa. Jeśli trafimy we właściwy moment, ludzie prawie nie mieszczą się na placu, ale czasem cały urobek to garść miedziaków. Oczywiście ty też dostaniesz swoją garzę, w końcu jesteś teraz częścią zespołu. Dziękuję. McLean, nie dostałeś klucza jeszcze? Nie wiem, czy Dawid jesteś jeszcze tutaj, czy ktoś na koncie farmy 51 jeszcze tutaj jest na live'ie. Dobra, w każdym razie, na pewno jak odpalimy grę, to będzie ktoś, to może... Bo ty powinieneś dostać ten klucz jako zwycięzca. Dobra, to ja zaraz napiszę najwyżej tam na Facebooku, jeżeli nikogo nie ma, wiesz? Powinieneś zaraz to ogarnąć. Okej... Dobra, dobra. Załatwimy to, wiesz? To kogo widzisz w roli księcia Dopplera? Waham się między dwoma kandydatami. Bezpiecznie byłoby wziąć Abelarda Ryzę. Abelard Giza. W trupie od dawna, warsztatowo bez zarzutu, ale tłumów raczej nie porwie. Jaka jest druga opcja? Maxime Bollier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwy, ani czy w ogóle przyjdzie. To co, bierzemy, kurde, tego pijanego, co? Bierzemy Maksyma, dawać, kurde, go! Zaryzykujmy i dajmy tę rolę Maksymowi. Ostatnio miał dobry okres, więc może nas nie zawiedzie. Zastanówmy się nad księżniczką. To mała rola, ale ważna. Kto mógłby ją zagrać? Priscilla to dosyć oczywisty wybór. Jest młoda i ładna, ale ja mam jednak większe doświadczenie sceniczne. No to kogo bierzemy tutaj? No to ona powinna zagrać, kurde, księżniczkę. To ona niech zagra sobie. Bo ona tutaj będzie wystawiać, to kurde, Priscilla ma zagrać?
A nie, bo Priscilla chyba powinna zagrać, bo ona się też na scenie by wtedy pokazała. Niech zagra Priscilla. Nie obraź się, ale większość ludzi... Zwraca większą uwagę na wygląd niż na umiejętności. Rozumiem. Dam jej znać. Na pewno świetnie się spisze. A przecież ta nie jest też wcale brzydka, kurde. To... Kto zagra Wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. Chodzi o ciebie. Nie mam talentu aktorskiego. To dobry pomysł. To dobry pomysł. Nie sądzę, żeby udało mi się porwać publiczność, ale najważniejsze, żeby Dudu mnie zobaczył. Ale postarasz się wypaść dobrze, prawda? Nauczysz się tekstu? Postaram się, oczywiście. No to mamy ustaloną. Obsadę mamy ustaloną. Na to wygląda. Jesteś gotowy rzucić się w wir kariery aktorskiej? Muszę jeszcze się nauczyć tekstu. A nie powinno być tak, czekajcie, czy ja może się będę mylił w tym tekście? Dobra, zaczynamy już teraz dawać. Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości, więc możemy zaczynać choćby zaraz. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę. Ale to jest bardzo głupio zrobione, bo on gada, że Zoltan, możemy zacząć już teraz. No ale skąd Zalba, ludzie mają wiedzieć? To trzeba odpowiednio wcześniej ogłosić, o której godzinie to będzie, nie? Nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. O. A, że wieczorem, no. I panowie, cni obywatele świętego miasta Nowigrad, witajcie! Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem Zmiennik wybawiony albo Triumf Wiedźmina. Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa. W księcia wcieli się ulubieniec publiczności Maksym Bolier. W roli księżniczki ujrzycie zaś prześliczną, przeuroczą trubaturkę o słowiczym głosie Priscillę. Tak jest, brawo. Wszyscy biją brawo. I teraz zobaczymy. Akt pierwszy. No, nie cierpliwią się. Nie wychodzą. Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. A ja winka łyknę, tak, dla kurażu. Ale jaja. Ale jaja. Wiedźminie! Wzywam cię w arcy delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Zbijam potwory z przyjemnością. Zabijanie potworów to moja natura. A z przyjemnością, siup! Zabijam potwory z przyjemnością i odznaczam się nieludzką jurnością. O kurwa, chyba się pomyliłem. Geralt łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawię, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Żałować będzie kochanka me dziecię, ale przecież nie wezmę bestii za zięcia, no przecie. Cisza. Cringers. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny.
A potwora. Tylko Patty musi Scotta wziąć, bo. Może wśród gości, może się schował. Może się. Może schował się. W spiżarce bądź na strychu. Nie, bo będzie przeszkadzać. Nie ma jak tego Patty dać. Ja pewnie źle zaznaczam. Kochana, długo skrywaliśmy nasze. Ale on pijany jest. Ogniste uczucie. Całe miesiące wstrzymywałem trafiącym mnie chucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, Luba, o rękę. A potem w komnacie. Zedręcz cię sukienkę. Ale jaja. Zgadzam się, ukochany. Zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Daj, zdrada! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! Czuję, że zaraz wleźć ze mnie niecna kreatura! Ludzie, o nie. To nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Ratuj się, kto może! Kryjcie się i zatkajcie uszy, naciąg! To potwór, o którym mówiłam, wiedźminie! Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie! Przestańcie, potwór czy nie, ja go kocham. Chować miecze, bać się Dopplera to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Lecz charakter, lecz wychowanie. Lecz wychowanie oraz życie w brudzie. Co to za... Masz rację, wiedźminie, to sługi podszepty. Wiedźmin niespełna rozumu. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii, dobrzy ludzie, jest taki. Kochajcie Dopplery. Kochajcie Dopplery, a także małże... Iraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż! Wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę. Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! A to... Panie władzo, no już. Dawajcie na scenę. A to jest Dudu. Zakujcie tego zdrajcę w dyby. Rola na Oscara. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. No dobra, to idziesz, siup. Wkrótce potem Doppler i księżniczka ślub wzięli, a na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegły. Miejsce Dopplerów jest na stosie, palić ich trzeba! Daj spokój, nie widzisz, że to żarty są? W komedii to i gul mógłby księciem zostać, nie przeżywaj! Widzicie, nie znają się na sztuce prawdziwej. O, wstał ktoś, bił, brawo! Geralt, jak wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu. Słyszałem, jaką skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim? Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Geralt! Świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą.
Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Rojvenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich po tym, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy jej szukali, ale... Ej, że... Czekaj, no cudaku. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cyrillę, he? Dawno, co? Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi co? Z niej być. Dudu, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? Zmień się w Ciri, kurde, nie trzeba. No to zmień się, zobaczymy. Tak, będzie proszę. Śmiesznie. Zmień się w nią. Ma cały czas to jedno oko. Trochę dziwnie się czuję, kiedy tak wlepiacie we mnie gały. Już? Tak, wystarczy. To był zły pomysł. Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. Smutno mu się zrobiło. No, to mi ulżyło. A ja co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskra. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mengego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oxenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz, chwilę, jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś Dopplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za róg i zamienić się w cyzatą babę albo, bo ja wiem, w Kawkę. Jasne. Dzięki. Czekajcie, tylko napiszę. Nikt nie wie, że Menge nie żyje, więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie. Poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach łowców czarownic? Powiedzmy, że byłem w pobliżu. Żałuję, że tego nie widziałem. No i dobra, mówimy, poradzisz mu sobie. Wszyscy myślą, że Menge zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Menge i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu, jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Przydałoby nam się wsparcie. Pogadam z Dijkstrą. Jeśli będzie w dobrym humorze, jest szansa, że wypożyczy nam swoich ludzi. Dalibyśmy radę z moimi chłopakami. No, ale jak tak się stęskniłeś za Zigim? To on za mną szaleje. Sam tak powiedział. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Chapelle i tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów? Nie. Oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwii i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki.
No, ustalone. To do roboty. No i siup. Oj, Geralt, Geralt. To już chyba mnie by lepiej poszło z polowaniem na potwory niż tobie z graniem. Może, ale lepiej nie próbuj. A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi. Szkoda tylko, że Maksym przyszedł pijany. Przyszedł pijany, jak zwykle. Niektórzy zażądali zwrotu pieniędzy za bilety. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? W Kermoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia. Geralt! Co ta pryścila? Do zobaczenia. No i dobra, moi drodzy, dostaliśmy hajs. Spotkaj się ze Stanem, jeszcze opcjonalne. Idę do Dijkstry. Czy z nami zostaniesz? Dajcie bezpiecznie, sobie. Jak jesteś w pobliżu. Idę pogadać. Tak, moi drodzy, dzisiaj o godzinie 14 będzie może. Ja już będę odpalał stream. Dodatkowo jeszcze chcę powiedzieć, że... Znaczy, my będziemy tak już za jakieś 20-30 minut powolutku sobie tą aplikację już odpalać. Będziemy czekać na włączenie serwerów. Zobaczymy, co tam się wydarzy. No i o równo o 14 powinny serwery wyruszyć. Ja nie miałem pojęcia, że ona się para magią. Niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności. To jest na dole czy tutaj u góry? Bo już sam nie wiem. Zatrzymywać się. A, to jest na dole, dokładnie, okej. Okay. Czekaj, czy zginę, jak zeskoczę? No już... Okej. Dokładnie. Co tam, jakieś dymy z Tuskiem były? Że ambasador RP w Unii Europejskiej Andrzej Sadoś był widziany, jak ze śrubokrętem w dłoni odkręcał tablicę upamiętniającą otwarcie polskiego przedstawicielstwa w Brukseli. Zbrodnia ze strony tablicy polega na tym, że widnieje na niej nazwisko Donald Tusk i mogłoby ją dzisiaj zobaczyć PMM. O, to niezłe kurde dymy robią w Polsce. A co zwalnia? Nie kręcić się tu. Pasz pod nogi! Mam w banku! Zapłacisz wkrótce. Sramy do własnego gniazda, niestety. Musimy zmienić mentalność. Jest to bardzo złe dla nas. Widziane masz potem na całym świecie. Wspomniałeś ostatnio, że masz do mnie słabość. Jest taka sprawa. Oho! Nieźle się zaczyna. Czego chcesz? Muszę zorganizować zasadzkę i będę potrzebował kilku twoich ludzi do pomocy. No. Zasadzkę? A na kogo? Daj mi takich ludzi, którzy przeżyją walkę. To potem będą mogli ci opowiedzieć. Naprawdę cię lubię, Geralt. I dlatego dam ci aż 3 moich najlepszych ludzi. Oczekiwałem raczej końcówki nastu. Nastu? A ty myślisz, że ilu ja mam najlepszych ludzi? Więcej niż 3? Będziesz miał kilkunastu, jeśli dowiem się, co planujesz. On nie lubi, jak się z nim kłamie, no to... Muszę napaść na konwój Straży Świątynnej. A nie masz czasem jakichś innych próśb do mnie? Weź tak wejrzyj w siebie i mi powiedz, Naprawdę możesz mi dać tylko 3 ludzi? Skoro chcesz się mieszać w sprawy Wiecznego Ognia, nie mogę ci dać nawet tylu. To znaczy, że mi nie pomożesz? To znaczy, że we wskazane miejsce przyjdzie 6 ludzi, którzy nie mają absolutnie nic wspólnego ze mną. Jasne? Niczym letni słoneczny dzień. Dziękuję. No, czyli przyjdą. Czyli załatwione. Czyli krakowskim targiem. Chcieliśmy 12, on chciał dać 3, a skończyliśmy na 6. No i good. Nic nie boli tak jak życie.
Weź płotka. To jest, nie można zapisać? A, bo bandyci tu są. Nie, jeszcze jest daleko do imprezy w Kermoren. Impreza w Kermoren jest dobra, bo tam fajne takie plot twisty wychodzą. To są takie, wiecie, rozmowy, kurde, przyjacieli po latach. Przyjaciół po latach. Piją i przy alkoholu się gadają. Najpierw Glade pokaż. Glade? Jaki Glade? Taki, co poświadcza, żeś nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Nowigradu, ani go opuścić. Czemu zamykacie miasto? Żeby je oczyścić z magów, wiedźm i reszty ścierwa, co się zlazło do Nowigradu, jak wybuchła wojna. Wyłapiemy ich do ostatniego i spalimy na moi drodzy, stosie, jak bydło z pryszczycą. Dobra, siup. Nie mam takiego glejtu. To dalej nie przejdziesz. Następny. O ty gnoju. Chwila. Jak zdobyć tę przepustkę? Pierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz kościoła, potem musi za ciebie poświadczyć trzech. On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek. No i załatwione. Pozdrowienia od Ziggy'ego Roivena. A, Ziggy Roiven nam pomógł. Ruben, nie wygłupia się. To ja, Stephen z Okrawków. Nie poznajesz? No, to nieźle, jak kurde Ziggy Roiven nas przepuścił. Czyli warto było, kurde. Ziggy Roiven się nam odwdzięczył. A, że Wikidaiło jeszcze mogłem zrobić. I nie wykonałem. A, to... A, czekajcie, ja miałem tutaj iść. Czyli z tymi prostytutkami już nie zrobimy tego questu. A, trochę dupa. Czekajcie, bo... Gdzie jest ten... Gdzie jest znacznik? Tutaj mam iść, ale znacznik jest tu. Dobra, to tam już na koniu przejedziemy. Siup. Nie kręcić się tu. Zachowuj się, Wiedźminie. No się zachowuję. Nie wiem, o co ci chodzi, gościu. Elegancko, wszystko fajnie, pięknie. Stryk. Bo w kopalni jak na wojnie. Tu coś jebnie tam pierdolę. Dokładnie. Widzę, że wszystko gotowe. Pewno. Jak się tylko pokażą, odetniemy im drogę, choćby wysłali cały oddział. I wiesz, ja w ogóle myślę, że to dobry plan i chętnie ci pomogę. I nie, żebym nie chciał natłuc trochę tych świętojebliwców. Tylko nie rozumiem, dlaczego, skoro mieliśmy Dopplera, nie kazaliśmy mu po prostu uwolnić jaskra. To byłoby za bardzo podejrzane. Menges znika, a potem wraca ze szramą na twarzy i każe uwolnić jaskra. No, może i racja. Priscilla? Co ty tu robisz? Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o jaskra. Nie bój się, odbijemy twojego grajka, chyba że mu... Ach kurwa, ale bym zrymował Geralt. Ale przydanie nie wypada. Wracaj do miasta. Proszę, nie będę wam przecież przeszkadzać. Oj, Geralt, no już daj spokój, ustąp jej. Ona tak patrzy, jak mój burek, kiedy dostał skrętu kiszek. Dobra, niech zostanie jak chce. Dobrze, niech zostanie, ale pod jednym warunkiem. Tak, wiem. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymać z daleka. Na razie nic się nie dzieje. Pewnie jeszcze tu sobie poczekamy. No to zagrajmy w gwinta.
O Jezu, jeszcze tego brakowało, żeby z nią grać w Gwinta. Dobra. A Jaskier co robi? Zarzucam. Dobra. Baba mnie porobi, no to zobaczymy. Z pytaniem, kiedy wleci Wiesiek na Bonko Live? A, dopiero jutro. Bo wczoraj grałem, wiesz, wieczorem Wieśka, ale po prostu jest tyle tych filmów, że się już dzisiaj nie da rady. Jutro od godziny 11 będą wrzucane ze wczoraj odcinki. Dobra, i teraz tak. Kurde, pogody nie zostawiłem. To może być mój błąd. Może dociągniemy jeszcze. Babka robi. No i dobra, i on ma 18 i my kurde tutaj poddajemy. Niech se gra gościu, nie? Ja go mam w bani. Brakuje nam 4-7. No to i tak ten się nie przyda mi. To już tak zrobię. Dobra, i teraz walka o wszystko jest. Yennefer. Dobra. Pożoga? O fuck, najgorzej. Ona wskrzesi kogoś. Kogo wskrzesi? Hej, mały announcement odnośnie grania. Jaką masz GPU? Mamy nadzieję, iż powyżej 6 giga RAMu osoby ze słabszym pogodem spokojem. Natomiast będą miały brzydką grafikę do momentu pobrania patcha, który dostępny będzie około 16-17. Ja mam 1070 Ti. No i dlatego nie wziąłem kurde pogody. Fuck, a one na wskrzeszanko grają. Obrońcy 8 giga, no. Wygrane. Dobra, jaką kartę dostałem od niej? Och, to był jednak głupi pomysł. Sama chciałaś grać. Jadą! Jadą już! Dobra, zróbmy ten quest do końca, zrobimy chwilę przerwy i już wskakujemy na powolutku na oczekiwanie Waiting Room The Farm 51, kurde. Ale akcja, jak w kinie.
ratunku! Jaskra ukradli, cholera. Zarazo. Herald, jedź za nim! Tych tutaj zostaw nam! Dobra. Pojechali tędy, zaraza, zgubiłem go. Trzeba będzie poszukać śladów. Rusz się! No. Widzimy ślady. Odciski są wyraźne. Koń był przeciążony. Spokojnie, Płotka. To tylko pszczoły. A, tutaj jeszcze jedzie. Dobra. Ślady kopyt. O, jakoś zmęczona jestem. Zapytać, czy ktoś widział porywacza. Nie ma czasu teraz na pytanie ludzi. Skoro widzę, kurde, ślady kopyt, to nie będziemy pytać. Zaraza. Pomyliłem tropy. O, cholera. Powinienem szukać śladów kopyt jednego obciążonego konia. A kiedy zagwizdzę, od razu przybiega. Pierdolisz. Rozumie wszystko, co mówię, słowo. Przecież to koń. W dodatku kobyła. Ale umna. Odpocznij. A kiedy zagwizdzę, od razu przybiega. Rusz się. Pierdolisz. Jedziemy. Czekajcie, tu nie. A, tutaj. Dalej. Wygląda na to, że koń zaczął kuleć. Siup. Skoro padł im koń, nie mogą być daleko. Ktoś puścił farbę? Jeśli Pindol znowu się uchlał i wypaplał go... Ej! O co chodzi? Czy krasnoludy? Ja się pytam, o co chodzi. Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi, zanim zdążyliśmy choćby pierdnąć. Był z nim drugi mężczyzna, taki czarniawy? No był. Cały czas gadał. To na pewno Jaskier. Łowca zabarykadował się od środka? Jest jakieś inne wyjście? No niby jest. Chyba chcecie się pozbyć tego łowcy z domu. Tak szczerze, to chcemy się pozbyć was wszystkich. No dobra, tu masz klucz. Wchodzi się przez klapę na tyłach. Dzięki. Dobra. Ale to, moi drodzy, zrobimy już następnym razem.